Dzień dobry, cześć! Witajcie na moim kanale. Jest mi jak zawsze niezwykle miło, że znowu mnie oglądacie, że znowu ze mną jesteście. Przechodzę dzisiaj do Was z recenzją książki, którą przeczytałam w styczniu, czyli nie tak dawno, ale książka bardzo mi się podobała, bardzo mnie zafascynowała i chciałabym się Wam z Wami ogromnie ją podzielić, byście mogli też ją przeczytać i być tak zachwyceni jak ja, bo naprawdę uważam, że ta książka to jest po prostu cud, miód i malinka. Także już więcej, zapraszam Was serdecznie na dzisiejszą recenzję. Przygotowałam dla Was dzisiaj recenzję książki Zygmunta Miłoszewskiego, jak zawsze, i po prostu mam ogromną przyjemność ją zrecenzować, także dziękuję bardzo wydawnictwo WAP za przysłanie mi tej książki, za możliwość tej książki przeczytania, bo naprawdę. I tak, gdyby nie fakt, że dostałam tę książkę od wydawnictwa właśnie WAP, także bardzo, bardzo jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję. Jestem ogromnie zaszczycona, że mogłam tę książkę przeczytać. Powiem Wam, że nie sięgnęłabym po nią, ponieważ ja z reguły nie czytam polskich pisarzy i to jest bardzo duży błąd, bo powiem Wam, że coraz więcej lepszych pisarzy jest na naszym polskim rynku, coraz więcej tych pisarzy się pojawia i chyba zmienię swoje nastawienie i będę sięgała też po polskich pisarzy, ponieważ no, pan Miłoszewski, to co on ze mną zrobił, to co czułam podczas czytania tej książki i ta cała historia i ten piękny język, który w tej książce dostałam, to jest cudo, to jest naprawdę cudowne, piękne i jak do tej pory nie mam porównania. To jest jak dla mnie najlepsza polska, podkreślam, książka polskiego pisarza, jaką do tej pory przeczytałam. Także dobra, ale zacznijmy od samego początku, bo jak zwykle zaczęłam troszkę od tyłu. Opowiem Wam troszeczkę o czym jest ta książka, bo łatwo tutaj cokolwiek jest zdradzić, więc tak. Mamy parę staruszków uroczych, przemiłych staruszków, panią Grażynkę i pana Ludwika, którzy żyją w Warszawie, już w własnym mieszkanku, już są dosyć starzy, mają 80 już ponad lat i kochają się bardzo. Bardzo się kochają, jednak no wiadomo, jak to bywa na troszkę na starość, zastanawiają się, czy dobrze razem to swoje życie przeżyli, czy dobrze wybrali, czy no takie mają przemyślenia właśnie, czy jednak rzeczywiście jakby na przykład wybrali kogoś innego za młodu, jakby im się teraz żyło, jakby to było. I spotykamy ich podczas ich rocznicy, 50 lat razem, 50-letnie małżeństwo, także już duży bardzo staż mają. I po takiej upojnej nocy budzą się następnego dnia jako młodzi ludzie. Mają znowu te 20 lat, 20 plus. I na początku tak nie wiedzą, co się stało, są bardzo zastanawiają się, czy to nie jest sen przypadkiem i czy to im się nie śni. Ale tak, okazuje się, że to nie jest sen, że cofnęli się o 50 lat i mogą na nowo przeżyć swoje życie, mogą na nowo cieszyć się sobą albo wybrać kogoś innego, spędzić to życie zupełnie, zupełnie inaczej. I powiem Wam, że na początku oni są oczywiście zdecydowani na to, by być razem, by dalej tak jakby razem przez to życie brnąć. Jednak po pewnym czasie sprawy się troszeczkę komplikują, ponieważ okazuje się, że tak, owszem, przenieśli się do Warszawy, która jest, była 50 lat wcześniej, ale to nie jest sama Warszawa, którą oni znają i którą oni pokochali. Powiem Wam, że to jest wszystko, co Wam na ten temat mogę powiedzieć, ale ta historia jest naprawdę bardzo ciekawa i jest
to tak pięknie napisane. Jest czuć w tym dużo miłości, dużo ciepła pomiędzy tymi staruszkami, ale też dodatkowo jest to taka komedia troszkę ironiczna, ponieważ troszkę jednak ta starość na samym początku jest taka opisana jako taka no nieprzyjemna, dosyć taka niedołężna i taka jakby no niepotrzebna, taka zbędna. Ale to jest po prostu, powiem wam, że sama końcówka tej książki, właściwie już samo zakończenie tej książki po prostu zwaliło mnie z nóg. Ja nie miałam słów. To, co się stało na ostatnich 15 kartkach, 15 albo 20 kartek, coś około tego, to mnie powaliło, mnie zwaliło z nóg i ja nie miałam słów. Nie wiedziałam, co mam powiedzieć. Odłożyłam tą książkę tak delikatnie na łóżko i patrzyłam się na nią chyba z 5 minut i po prostu odjęła mi mowę. I co mi się w tej książce jeszcze bardzo podobało, to całe takie przemyślenia właśnie Grażynki i Ludwika, czy wiecie, co wy byście zrobili, gdybyście dostali jeszcze raz tą samą szansę przeżycia swojego życia na nowo. Ja czasem się o tym zastanawiam, czy poszłabym zupełnie w inną stronę i rzeczywiście czasem jest tak, że tak, że chciałabym pójść w inną stronę, że coś innego bym zrobiła, na przykład w szkole, w domu, inaczej powiedziała, inaczej pomyślała. To mi się w tej książce bardzo podoba, że ona do takiego myślenia cię zmusza, że przeżyłam miłość 50 lat, byłam tym samym człowiekiem, 50 lat się kochaliśmy, kłóciliśmy, godziliśmy, spaliśmy w jednym łóżku, wyjeżdżaliśmy na wakacje i wszystko razem z tą osobą przez 50 lat robiliście. I czy znowu byście weszli do tej samej rzeki, gdybyście mieli drugą szansę? Czy udałoby się wam to zrobić? Mielibyście odwagę, czy chcielibyście spróbować czegoś innego? Czy mimo to ta miłość przez te 50 lat wasza do drugiej osoby by przetrwała? Tak, to jest książka, która do takich myśli zmusza i to są piękne myśli, to są piękne rzeczy, naprawdę. Ja takie książki uwielbiam, ja je cenię i one są wysoko, zawsze takie książki będą u mnie bardzo wysoko na półce, zawsze bardzo będę je ceniła, będę je polecała, więc jak mogłabym tej książki nie polecić? Po prostu nie mogłabym, polecam bardzo. Okej, kochani, więc to jest wszystko, co dla was przygotowałam w tym filmie. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jak zwykle zachęcam was do kciuczków w górę, do subskrypcji, jeśli tego jeszcze nie robicie, i do komentowania na dole. Czekam na wasze komentarze, co o tej książce sądzicie. Może już czytaliście, może jest ona na waszej liście do przeczytania. Czekam na wasze wszystkie komentarze i dziękuję wam jeszcze raz bardzo za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym moim filmie. Pa, pa!